Przeczytajmy Słowo Boże z 12 rozdziału Ewangelii Łukasza. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział. Od pierwszego wiersza. Tymczasem, gdy zgromadziły się wielotysięczne tłumy, tak, że jedni po drugich deptali, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: strzeżcie się zakwasu faryzeuszy, którym jest obłuda. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Dlatego to, co mówiliście w ciemności, będzie słyszane w świetle, a to, co szeptaliście do ucha w pokojach, będzie rozgłaszane na dachach. Mówię wam, moim przyjaciołom, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem już nic więcej nie mogą zrobić. Ale pokażę wam, kogo macie się bać. Bójcie się tego, który, gdy zabije, ma moc wrzucić do ognia piekielnego. Doprawdy, mówię wam, tego się bójcie. Czy nie sprzedają 5 wróbli za 2 pieniążki, a jednak żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Boga? Nawet włosy na waszej głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się. Jesteście cenniejsi niż wiele wróbli. A mówię wam, każdego, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego też Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. Ale kto się mnie wyprze przed ludźmi, tego też ja się wyprę przed aniołami Boga. I każdemu, kto powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone. Ale temu, kto bluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone. A gdy będą was prowadzić do synagog, przełożonych i władz, nie martwcie się, jak i co macie odpowiedzieć na swoją obronę lub co macie mówić. Duch Święty bowiem nauczy was w tej właśnie godzinie, co macie mówić. I powiedział mu ktoś z tłumu: nauczycielu, powiedz memu bratu, aby podzielił się ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział: człowieku, któż mnie ustanowił sędzią albo rozjemcą między wami? Powiedział też do nich: uważajcie i strzeżcie się chciwości, gdyż nie od tego, że ktoś ma obfitość dóbr, zależy jego życie. I opowiedział im przypowieść. Pewnemu bogatemu człowiekowi pole przyniosło obfity plon. I rozważał w sobie: cóż mam zrobić, skoro nie mam gdzie zgromadzić moich plonów? Powiedział więc: zrobię tak. Zburzę moje spichlerze, a zbuduję większe i zgromadzę tam wszystkie moje plony i moje dobra. I powiem mojej duszy: duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpoczywaj, jedz, pij i wesel się. Ale Bóg mu powiedział: głupcze, tej nocy zażądają od ciebie twojej duszy. A to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak jest z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. Potem powiedział do swoich uczniów: dlatego mówię wam, nie troszczcie się o wasze życie, co będziecie jeść, ani o ciało, w co będziecie się ubierać. Życie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż ubranie. Przypatrzcie się krukom, że nie sieją,
ani nieżną, nie mają spiżarni, ani spichlerza, a jednak Bóg je żywi. O ileż cenniejsi jesteście wy niż ptaki. I któż z was, martwiąc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? Jeśli więc najmniejszej rzeczy nie możecie uczynić, czemu troszczycie się o inne? Przypatrzcie się liliom, jak rosną. Nie pracują, ani nie przędą, a mówię wam, że nawet Salomon w całej swojej chwale nie był tak ubrany, jak jedna z nich. A jeśli trawę, która dziś jest na polu, a jutro będzie wrzucona do pieca, Bóg tak ubiera, o ileż bardziej was, ludzie małej wiary. Nie pytajcie więc, co będziecie jeść lub co będziecie pić, ani nie martwcie się o to. O to wszystko bowiem zabiegają narody świata, lecz wasz Ojciec wie, że tego potrzebujecie dotąd. Więc widzimy tutaj Pana Jezusa Chrystusa, gdy przemawia do tłumów, które są tu nazwane wielotysięcznymi tłumami lub niektóre przekłady mówią niezliczonymi tłumami. Więc widzimy, że mówi tutaj do tak dużej grupy, a więc jest to nauczanie, które kierował między innymi do swoich uczniów, ale też do tłumów. I widzimy, że te nauki są zaczęte ostrzeżeniem. Strzeżcie się kwasu faryzeuszy, którym jest obłuda. W Słowie Bożym Pan Jezus wspominał o trzech kwasach. Kwas faryzeuszy, kwas saduceuszy i kwas Heroda. Z kontekstu wynika, że te kwasy mają pewne również duchowe znaczenie. Bo wiemy, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza. Tak uczy nas piąty rozdział pierwszego listu do Koryntian. I te kwasy są reprezentantem tego, co jest złe, to, co ma zły wpływ. Jeżeli się przyjrzymy temu dodatkowi faryzeuszy, saduceuszy i Heroda, to jest to pewna wskazówka na to, jakiego rodzaju zła nas otaczają. Kwas faryzeuszy jest tu wyraźnie nazwany obłudą, albo jeżeli sobie weźmiemy z tego, co wiemy o faryzeuszach z Pisma, to był to człowiek religijny, który był głęboko oddany temu, żeby zewnętrznie wyglądać na kogoś, kto podoba się Bogu. Natomiast Pan Jezus powiedział o nich, że to są groby pobielane. Czyli ważne jest, co jest w środku. Faryzeusz uważał, że ważne jest to, co widać na zewnątrz, a środek jest nieistotny. Dlatego strzeżmy się tego, żebyśmy swojej pobożności nie pokazywali na zewnątrz, aby nas ludzie widzieli, zaniedbując bogactwo, które jest w środku. Czyli to, co jest wewnętrznym człowiekiem, albo to, co jest właśnie w szczerości przed Bogiem. Bóg miłuje prawdę chowaną na dnie duszy. Tak mówi jeden z psalmów. Miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy. I dlatego należy zwracać na to ogromne zagrożenie uwagę. Strzeżmy się zakwasu faryzeuszy, którym jest obłuda. Zakwas saduceuszy, jeśli weźmiemy pod uwagę saduceuszy, to wiemy, że to byli ludzie, którzy nie wierzyli ani w aniołów, ani w zmartwychwstanie. Generalnie byli to ludzie, którzy Biblię traktowali liberalnie. Dzisiaj jest takie fachowe określenie. Ładnie brzmi, liberalnie. Ale tak naprawdę chodzi o to, że oni nie traktowali Słowa Bożego jak Słowa Bożego,
tylko traktowali Słowo Boże jako ciekawą książkę, która jest wierzona przez innych, więc może być narzędziem do tego, żeby zdobyć karierę w życiu. Wtedy Saduceusze też byli wysoko w hierarchii. I ci ludzie nie wierzyli w nic. Nie wierzyli w nadprzyrodzone rzeczy. I to jest też rzecz, która jest niebezpieczna. Ci ludzie są bardzo groźni i jeżeli w sobie znajdujesz taki element Saduceusza, osądź go. To jest, jeżeli Słowo Boże mówi coś, to chrześcijanin mówi tak i amen. Jeżeli masz jakiekolwiek tutaj chęci dodawania do Słowa Bożego, to właśnie budzi się w tobie faryzeusz albo saduceusz. Jest to bardzo niebezpieczna sprawa. Bóg stworzył świat z niczego. Saduceusz powie, no ale jak to się stało? To jest niemożliwe. Jakieś procesy może zachodziły. Nie, Słowo Boże mówi, że Bóg powiedział i się stało. I koniec. Kwas saduceuszy będzie się wlewał do naszych dusz, jeżeli będziemy doszukiwać się jakichś procesów, które będziemy chcieli swoim logicznym umysłem tutaj wytłumaczyć. Albo Bóg istnieje odwiecznie w trzech osobach. Słowo Boże tak objawia. I Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty są równi co do chwały, co do mocy, co do wszystkich cech. Są trzema odrębnymi osobami, ale jest jeden Bóg. Bóg Ojciec jest Jahwech, Jezus Chrystus jest Jahwech, Duch Święty jest Jahwech. Jest jeden Jahwech. Słuchaj Izraelu, Jahwech jest jeden Twoim Bogiem. I od razu Saduceusz będzie doszukiwał się. No ale jak to? Trzy nie równa się jeden. Jeden nie równa się trzy. To jest kwas saducejski. Słowo Boże jest objawieniem. Nasze umysły są ograniczone. I jeżeli byśmy mieli umysł Boga, to mając sposób rozumowania Boga, byśmy widzieli, że to jest doskonały sposób oczywiste, to co jest w Słowie Bożym objawione. Nasz umysł z kolei, jeśli będzie próbował swoją wyuczoną w ułomnych, takich różnych filozoficznych szkołach myślenia metodą ogarnąć, to zawsze zawiedzie, jest skazany na same błędy. Człowiek nie może tego ogarnąć ani rozumem, ani sercem. Może co najwyżej w posłuszeństwie przyjąć. Skoro Bóg tak powiedział, to tak jest. I trzymać się tego jak faktu. I nie wątpić. Trzeci kwas, kwas, który nazwany jest kwasem Heroda. Kontekst pokazuje, że tutaj jest to tego typu obłuda, którą reprezentował polityk Herod. On generalnie używał religii instrumentalnie po to, żeby trzymać władzę, po to, żeby rozgrywać politykę i religię, trzymając w jednej ręce te dwa sznurki. Strzeżmy się tego. Jest to bardzo niebezpieczne, jeśli chrześcijanin zaczyna myśleć, że jest patriotą. Nie jesteś zobowiązany do jakiejkolwiek lojalności wobec jakiegokolwiek ziemskiego rządu. Jest twoja ojczyzna w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli mamy tutaj różnego rodzaju ustanowienia na ziemi, to one nie mają prawa cię zmusić do tego, żeby brata z Rosji na wojnie zastrzelić. Albo brata z Ukrainy. Albo brata z Ameryki. Albo brata z Arabii Saudyjskiej. Albo brata z innego kraju, który załóżmy w wyniku decyzji niewierzących polityków doszłoby do konfrontacji między krajami.
nie jesteś do tego zobowiązany. Pan Jezus Chrystus jest Panem każdego wierzącego chrześcijanina i my tutaj jesteśmy z zupełnie innego imperium. My jesteśmy z nieba i ziemia jest tylko i wyłącznie miejscem działania nas jako ambasadorów. Nie wtrąca się ambasador Ameryki do spraw w Polsce, bo jest natychmiast wydalany. I tak samo, jeśli ty będziesz się wtrącał w politykę, to nie zdziw się, że jako ambasador innego kraju będziesz potraktowany tak, że to nie jest twoja sprawa. I będziesz wtedy cierpiał słusznie, jako czyniciel złych rzeczy. Bo tak mówi Piotr. My mamy cierpieć za dobre rzeczy, jeśli już mamy cierpieć, a nie za wtrącanie się do nieswoich spraw. Nasza ojczyzna jest w niebie. Dlatego strzeżmy się tych trzech rodzajów obłudy. Kwasu faryzeuszy, który tutaj Pan Jezus wymienia, kwasu saduceuszy i Heroda, które są wymieniane w innych miejscach. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione. Czyli to, co powiedzieliśmy wcześniej. Bóg patrzy na serce. Bóg patrzy na to, co jest skryte w twojej duszy. To jest ukryte, ale będzie ujawnione. To będzie znane wszystkim, jak i co tobą kierowało. Będziemy ujawnieni, tak jest napisane, jeśli będziemy już stali przed Panem Jezusem Chrystusem. Wtedy wszystkie nasze intencje będą znane. Natomiast jeśli ktoś jest niezbawiony, to jego intencje również zostaną ujawnione. Jest nawet taki traktat, film twojego życia, tam jest to w sposób taki uproszczony, przedstawione, że będzie wyświetlony film z czyjegoś życia. Oczywiście jakiegoś filmu nie będzie co do litery, natomiast będzie to wszystko jawne. Nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione. Ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Teraz mamy czasy elektroniki. Każdy telefon nas podsłuchuje. Nawet jak jest wyłączony, to kiedyś biznesmeni, jak zaczynali rozmowę biznesową, wyciągali baterię i czekali kilka minut, aż się to rozładuje. Dopiero przy telefonach komórkowych rozmawiali. Dzisiaj baterie są wbudowane i wszystko słychać. Wyobraź sobie, że do tego nie jest potrzebna taka technika. Nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione. Wyobraź sobie, że taka technika nie była potrzebna do tego, żeby to tak działało, że każdy twój telefon w domu zbiera całą twoją rozmowę z bratem, siostrą, żoną i potem ktoś może to odtworzyć albo na bieżąco słuchać i puszczać na regulator cały. Nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione nawet tu na ziemi. Już Salomon o tym mówił, żebyś w łożu nie przeklinał króla, bo jakiś ptak to rozniesie. Bardzo ciekawa rzecz, bo słyszałem o takiej zabawce, którą mają służby specjalne, że jest mucha z wbudowaną kamerą i przekazująca nagranie. Wlatuje mała mucha, owocówka, która ma połączenie z centralą, a ptak jest trochę większy, więcej można upakować. I Salomon o czymś takim pisał, że ptak to rozniesie. Ale najważniejsza jest ta rzecz pierwsza, czyli Bóg patrzy na serce, Bóg widzi twoje serce i Bóg wie, jakie kierują tobą intencje. Nie ma nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Dlatego to, co mówicie w ciemności, będzie słyszane w świetle. A to, co szeptaliście do ucha w pokojach, będzie rozgłaszane na dachach. A mówię wam, moim przyjaciołom, jakie słodkie określenie, przyjaciele. Bóg naprawdę traktuje nas jak przyjaciół. On nie chce być naszym nieprzyjacielem. On nas miłuje.
On posłał swojego jedynego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, aby umarł za nasze grzechy. Czyż nie jest to dowód najwyższej przyjaźni, że Bóg przyjął postać człowieka i umarł na krzyżu za nas? I Pan Jezus nie mówi tu grzecznościowo przyjaciołom. On naprawdę jest naszym przyjacielem. I jako nasz przyjaciel, zobaczmy, jakie to jest wspaniałe, mieć przyjaciela wszechmogącego Boga. Jako nasz przyjaciel, Bóg Wszechmogący mówi, nie bójcie się. Gdyby jakieś chuchro powiedziało, nie bój się tego psa, to bym po prostu pomyślał, no tak, nierozważnie to powiedział. Ale Bóg ma wszelką moc. Bóg jest wszechobecny, wszechmocny, wszechwiedzący i On, mając wiedzę, mając moc, będąc wszędzie, mówi, nie bój się. Takiego nie bój się możemy bez obaw posłuchać. I co Pan Jezus tu mówi? Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem już więcej nie mogą zrobić. Kto zabija ciało? Ciało zabić mogą inni ludzie. Ciało mogą zabić choroby. Ciało mogą zabić wypadki. Ciało mogą zabić różnego rodzaju okoliczności. Ale nic więcej nie mogą dalej zrobić. Mogą zabić ciało prześladowcy. Ale nic więcej nie mogą dalej zrobić. Ciało mogą powoli zabijać, jeśli ktoś cię sekuje w pracy, w szkole. W różny sposób ci dokucza, psychicznie się znęca nad tobą. Ale to jest tylko ciało. Ono kończy swoją karierę wraz z wiekiem trumny. Natomiast duszy naruszyć nie mogą. Ciało nic nie pomaga. I jeżeli mamy tu zapewnienie od Boga, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem już nic więcej nie mogą zrobić, to mamy pewne zapewnienie. Ale dalej Pan Jezus mówi, pokażę wam, kogo macie się bać. Bójcie się tego, który gdy zabije, ma moc wrzucić do ognia piekielnego. Doprawdy mówię wam, tego się bójcie. Kto ma prawo wrzucić do ognia piekielnego? Bóg. I Boga mamy się bać. Jest takie powiedzenie, kto boi się Boga, nie boi się nikogo innego. Kto nie boi się Boga, boi się wszystkiego innego. I pamiętajmy, tylko bojaźń Boża nas obowiązuje. Lękajmy się, aby przeciwko Bogu nie uczynić nic niewłaściwego. Mamy być lojalni wobec Boga, a nie bać się tych, którzy mogą tylko i wyłącznie zabić ciało, a potem już nic więcej nie mogą zrobić. Czy nie sprzedają 5 rubli za 2 pieniążki? A jednak żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Boga. Niesamowite stwierdzenie. 5 rubli. 5 rubli za 2 pieniążki nie jest zapomniane w oczach Boga. W innym miejscu jest powiedziane, że bez woli Ojca nie spadnie na ziemię ani 1 rubel. I musi być wydany przez Boga pozwalający dekret na to, żeby on spadł. A my jesteśmy więcej warci niż wiele rubli. Więc w nawiązaniu do tego, żeby się nie bać tych, którzy zabijają ciało i wiedząc, że nawet jeśli nasze ciało miałoby być już zabite, to też ci, którzy zabijają ciało, muszą dostać pozwolenie od Boga, to jesteśmy pewni, nie mamy się bać tych, którzy zabijają ciało, a mamy się bać tego, który ma moc wrzucić do piekła. Nawet włosy na waszej głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się. Jesteście cenniejsi niż wiele rubli. Na
głowie wszystkie włosy są policzone. Tutaj specjalnie Pan Jezus do tego się odnosi, bo zobaczmy, jak dokładną wiedzę o nas ma. Włosy widzimy. Nie jest to coś abstrakcyjnego. Ale wiemy ze Słowa Bożego, że nawet wszystkie nasze komórki są pod kontrolą Pana Jezusa. Wszystkie procesy nasze życiowe. Natomiast nawet najprostszy człowiek wie, co to są włosy i nawet najprostszy człowiek widzi włosy i widzi, że no tego nie da się policzyć ludzkim sposobem. Ale Pan Jezus doskonale wie, ile masz włosów. Czy dzisiaj stracisz ich 60, czy 100, czy żadnego, czy 200? Każdy z nich spada i jest pod kontrolą Pana Jezusa. Ani jeden z nich nie spadnie bez Jego woli. A mówię wam, każdego, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego też Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. To jest wspaniałe zapewnienie, że każdy, kto wyzna Jezusa Chrystusa przed ludźmi, ten jest przez Syna Człowieczego wyznany przed aniołami Bożymi. Czyż to nie jest wspaniała obietnica? Pomyśl, jak ci ciężko jest przed ludźmi przyznać się do Jezusa. Ale w zamian za to ty będziesz przed aniołami Bożymi wyznany przez Syna Bożego, przez Syna Człowieczego, przez Pana Jezusa Chrystusa. Jest też smutna rzecz. Kto się mnie wyprze przed ludźmi, tego też ja się wyprę przed aniołami Boga. I to jest bardzo smutna rzecz, że taka rzecz musi być opisana, ale też są tacy, którzy wolą Syna Bożego podeptać, niż się pojednać z Bogiem. Nie chcą przyjść do Jezusa, ale wolą iść na wieczną zagładę. I każdemu, kto powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone. Ale temu, kto bluźni przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone. Jest to bardzo ciekawa rzecz, nawiązująca właśnie do tego, czego uczy Słowo Boże, między innymi w 10 rozdziale Hebrajczyków od 27 wiersza. Jest tam opisana sytuacja, gdzie jest bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. I to jest taka sytuacja, gdy Duch Święty kogoś przyprowadza do zbawienia. I Duch Święty taką osobę oświecił, przekonał o tym, że krew Jezusa wystarczy dla zbawienia i wskazał na doskonałe dzieło Pana Jezusa Chrystusa. Przekonał o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. I mimo to taki człowiek, mając poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszy, odrzucając Jezusa. Tego typu człowiek Syna Bożego podeptał i tą ofiarę Pana Jezusa uznał za nic niewartą. To jest bardzo poważny taki moment w życiu takiego człowieka, który Pismo jednoznacznie określa jako bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu, lub używając słownictwa z Hebrajczyków 10 rozdział, ducha łaski zelżył, czyli zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, przeciwko Duchowi łaski. Nie będzie takiemu przebaczone, dlatego że on to przebaczenie podeptał, odrzucił i nie ma możliwości. Tutaj jest termin bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. Warto wziąć pod uwagę też to, że w obiegowej opinii jest taki termin jak grzech przeciwko Duchowi Świętemu. I to słowo grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest nadużywane, bo mówi się, że ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest nieprzebaczalny, ale grzech to jest pojęcie szersze. Każdy nasz grzech jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Jeżeli ja
wiem ze Słowa Bożego, że coś mam zrobić lub od czegoś się powstrzymać i mimo to zrobię, to jest to grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Bo Duch Święty jest Bogiem i Duch Święty jest tym, który w nas pracuje, żebyśmy grzechu nie wykonali, więc aby grzech zrealizować, trzeba tego Ducha Świętego uciszyć, zgasić i zgrzeszyć. Jest to grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Natomiast jest jeden grzech przeciwko Duchowi Świętemu nazywany bluźnierstwem. To jest kategoria węższa, to jest określenie węższe, czyli podeptanie Syna Bożego i wystawienie Go na urągowisko. Podeptanie ofiary Pana Jezusa Chrystusa lub zelżenie Ducha Łaski, jak mówi 10 rozdział Hebrajczyków. A gdy będą was prowadzić do synagog, przełożonych i władz, nie martwcie się, jak i co macie odpowiedzieć na swoją obronę lub co macie mówić. Duch Święty bowiem nauczy was w tej właśnie godzinie, co macie mówić. Te wersety są czasami nadużywane. Te wersety mówią, że jeśli ci żydowscy słuchacze, którzy będą prześladowani przez władzę, docelowo przez Antychrysta i przez jego rząd, gdy oni będą prowadzeni do synagog, przełożonych i władz, nie mają się martwić. Też widzieliśmy to w Dziejach Apostolskich, że nieuczeni uczniowie Pana Jezusa też nie przygotowywali sobie mowy i Duch Święty ich pouczał, jak i co mają odpowiedzieć na swoją obronę lub co macie mówić. Duch Święty bowiem nauczy was w tej właśnie godzinie, co macie mówić. Duch Święty oczywiście zrobi to, ale nadużycie czasami polega na tym, że mówi się, że nie powinniśmy na podstawie tych dwóch wersetów po prostu przygotowywać sobie w głowie, co mamy powiedzieć w jakichś okolicznościach. Czyli jedziemy na ewangelizację i ja mam teraz wcześniej nie pomyśleć o tym, skoro zadany był temat, załóżmy, tak jak ostatnio mieliśmy przyszłość Europy, że sobie nie zrobię notatek albo jadę do więzienia i wiem, że chciałbym dzisiaj powiedzieć coś ku zbawieniu, żebym sobie nie przeczytał kilku miejsc, może zrobił sobie jakieś pogłębione studium. To jest właściwe. Natomiast jeżeli ktoś z tego próbuje wywieźć, że to zawsze ma być tak o z serca i głowy, to jest to za daleko posunięte. Mamy różne ciała. Jedni bracia mają większą umiejętność przygotowania się szybko. Drudzy potrzebują do tego spokoju, modlitwy w domu z wyprzedzeniem. Czasami muszą sobie zrobić obszerniejsze notatki. Ja po sobie widzę. 20 lat temu pamiętałem duże, obfite fragmenty Biblii i potrafiłem je cytować, nie mając Walkmana. Po prostu sobie cytowałem rozdział po rozdziale. Dzisiaj już tego nie umiem. Nie dlatego, że nie czytam słowa codziennie, bo czytam. Więc powinienem teoretycznie, gdybym miał te same umysłowe zdolności co 20 lat temu, powinienem jeszcze lepiej to umieć, a jednak ciało nic nie pomaga. Więc nie róbmy z tego takiego wytrychu do budowania cielesności, bo wtedy kazania powinni mówić tylko młodzi bracia, którzy potrafią mówić z pamięci. A brat 70-80-letni nie mógłby sobie przygotować konspektu lub wręcz wynotować najważniejszych kwestii. Przychodzimy na zgromadzenia, na kazania przygotowani sercem, przygotowani czasami w postaci dodatkowych notatek i dodatkowego wsparcia, bo ciało mamy słabe. Umysł to jest część ciała. Natomiast prowadzenie ducha powoduje, że na zgromadzeniach nie mamy wyznaczone, że dziś powie kazanie ten i ten brat, albo tych dwóch braci, albo tych trzech braci. Jest wolność ducha. Każdy ma, jeżeli ma nawet przygotowane kilka tematów, ma je w zanadrzu i modli się: Panie, czy to dzisiaj mam użyć tego, czy może innego tematu, bo Pan też może
te tematy schowane w notatniku powiedzieć, dziś o tym nie mów, powiesz o tym kiedy indziej, albo no dobrze, że przygotowałeś, ale to w ogóle ma nie być użyte teraz, albo nigdy nawet. To dobrze, że poznałeś ten temat. Więc każdy w łączności z Panem ma odpowiedzialność, żeby w posłuszeństwie Panu to wykorzystać. Nie ma przygotowywanych kazań w tym sensie. Dalej widzimy. Powiedział mu ktoś z tłumu: nauczycielu, powiedz memu bratu, aby podzielił się ze mną spadkiem. Bardzo ciekawe. Pan Jezus Chrystus był przez nich uznany za sprawiedliwego i godnego rozstrzygać takie ziemskie rzeczy. Ale reakcja Pana Jezusa jest jednoznaczna. Człowieku, kto mnie ustanowił sędzią albo rozjemcą między wami? To jest właśnie to, co powiedziałem wcześniej. Pan Jezus jest przedstawicielem mocarstwa niebiańskiego. I ziemskie rozporządzenia w ogóle go tutaj nie interesują. Nie chciał być sędzią między takimi rzeczami. Marta narzekała na Marię. Było to porządkiem domowym. Być może Marta była obciążona większą ilością pracy, a Maria mniej. Ale Pan Jezus się w to nie wtrącił. Powiedział wręcz, że Maria lepszą cząstkę wybrała. Tutaj widzimy, że co mnie to obchodzi w tym sensie, któż mnie ustanowił sędzią albo rozjemcą między wami. Ja nie jestem tutaj stroną, która miałaby to rozstrzygać. Powiedział też do nich: uważajcie i strzeżcie się chciwości, gdyż nie od tego, że ktoś ma obfitość dóbr, zależy jego życie. Tak, najbogatsi umierają. Mieliśmy kilka lat temu przypadek, że bardzo bogaty człowiek z Polski w bardzo dobrej klinice chciał dokonać operacji. Według informacji z mediów wynikało, że to była jakaś niezbyt skomplikowana operacja. Tak nieskomplikowana, że w kalendarzu już czekały kolejne terminy po tej drobnej korekcie. I ten człowiek zakończył swoje życie w wyniku tej drobnej korekty. Dlatego, że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Nie da się pieniędzmi okupić nawet jednej minuty życia. Nie da się pieniędzmi, wpływami, kontrolą społeczną przedłużyć tego życia. Najbardziej potężni tego świata, Słowo Boże mówi: widziałem bezbożnego, rozpychał się jak cedr, a przeminął. I dalej to miejsce, w którym on był, wyparło się go. Tutaj nigdy taki nie mieszkał. Tak to właśnie wygląda, że nie ma to znaczenia, ile dóbr posiadamy. Czyli mamy strzec się chciwości. Chciwość jest w innym miejscu Słowa Bożego nazywana bałwochwalstwem, czyli czczeniem obcych bogów. To jest bardzo poważny zarzut. Chciwość, która jest bałwochwalstwem. Bo faktycznie, jeżeli jesteśmy chciwi, czy to chwały, czy pieniędzy, czy wpływów, czy wiedzy, to jesteśmy bałwochwalcami. To wtedy nie ufamy Bogu. To wtedy ufamy ludzkim przedsięwzięciom. Nie od tego, że ktoś ma obfitość dóbr, zależy jego życie. I potem Pan Jezus przechodzi do przypowieści, którą doskonale wszyscy znamy. Pewnemu bogaczowi albo pewnemu bogatemu człowiekowi pole przyniosło obfity plon. A ponieważ znamy tą przypowieść, a przypowieść w Słowie Bożym to jest zawsze prawda, prawdziwa historia, która ma również znaczenie duchowe. To nie są rzeczy wymyślone.
To nie są rzeczy, które są przenośne. One faktycznie miały miejsce. I skoro znamy tą przypowieść, to możemy zobaczyć tutaj pewne bardzo ważne wskazówki również na nas. Bo takim bogatym człowiekiem jest każdy z nas na sali. I pytanie, czy my postępujemy tak jak ten człowiek. Mamy na różnych obszarach obfity plon. Jednemu dobrze obrodzi zboże, innemu dobrze wypali kontrakt, innemu dobrze uda się w jego pracy, innemu dobrze uda się dobrze urządzić w życiu, innemu pobłogosławił Pan w dzieciach, innemu obfity plon dał w innym zakresie. To Bóg daje ten obfity plon. I rozważał w sobie, cóż mam zrobić, skoro nie mam gdzie zgromadzić moich plonów. Tutaj oczywiście w tej przypowieści chodzi głównie o materialne dobra, które były w postaci zbóż, w postaci zbiorów. Powiedział więc, zrobię tak, zburzę moje spichlerze, a zbuduję większe i zgromadzę tam wszystkie moje plony i moje dobra i powiem mojej duszy, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat, odpoczywaj, jedz, pij i wesel się. To jest bardzo podobne do naszego planu emerytalnego. Składamy składki po to, żeby kiedyś na emeryturze założyć ręce i nogi, odpoczywać, jeść, pić i weselić się. Ale to jest rzecz naganna, tego typu postawa. Bo jest to niestety, ale udomowienie się na tej ziemi, która jest przeznaczona do zagłady przez ogień. Piotr mówi, że dzieła na tej ziemi spłoną. I skoro to wszystko ma ulec zagładzie, to jacy mamy być w naszym postępowaniu? To wszystko spłonie, co tutaj na ziemi bierzemy jako ważne. I tutaj dokładnie tak samo jest z odpowiedzią Boga. Bóg mu powiedział, głupcze, strasznie niekulturalne stwierdzenie, głupcze. Głupcze, tej nocy zażądają od ciebie twojej duszy, a to, co przygotowałeś, czyje będzie. To jest właśnie to, że jeśli lokujemy swoje serce w materialne sprawy, to jesteśmy głupi. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy ufność w Chrystusie, jesteśmy z wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni, mówi pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział. Głupcze. Głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Tej nocy zażądają od ciebie twojej duszy, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Czy jesteś bogaty w Bogu? 21 wiersz mówi, tak jest z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. Mamy być bogaci w Bogu. Co to znaczy? To znaczy, że mamy po pierwsze również móc nazwać Boga swoim przyjacielem. On już nazywa nas swoimi przyjaciółmi. Czytaliśmy o tym na początku. Dlatego mówię wam moim przyjaciołom. A czy każdy z nas zna Boga jako swojego przyjaciela? Przyjaciela, który jest właśnie tym naszym bogactwem. Bogactwem naszym stałeś się, w jednej z pieśni śpiewamy. Na wieki posiadamy Cię. Więc jeżeli jest to dla Ciebie skarb, Bóg, to wtedy wszystko inne
właściwie poukładasz. Jeżeli zapomnisz o tym, że masz być w Bogu bogaty, to jesteś najbardziej pożałowania godny. Bo tak mówi Słowo Boże w pierwszym liście Koryntian, 15 rozdział. Potem powiedział do swoich uczniów: dlatego mówię wam, nie troszczcie się o wasze życie, co będziecie jeść, ani o ciało, w co będziecie się ubierać. Mamy się o te rzeczy nie troszczyć. Wiem, że w Europie mamy skandaliczny dobrobyt obecnie. Jesteśmy w grupie 8% najbogatszych państw na świecie jako Polska. Więc u nas biedak największy jest bogatszy niż klasa średnia w wielu krajach, gdzie ludzie uczciwie pracują, a mają mniej niż żebrak w Polsce. I tym bardziej to nas oskarża. Nie troszcie się o wasze życie, co będziecie jeść, ani o ciało, w co będziecie się ubierać. W innym miejscu Słowo Boże mówi, jeśli mamy wyżywienie i odzież, na tym poprzestawajmy. I dalej Pan Jezus mówi, życie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż ubranie. Dokładnie. Życie to więcej. Życie to jest nasza przyjaźń z Bogiem. Czyż to nie jest wspaniałe, że możemy mieć Boga za przyjaciela? Przypatrzcie się krukom, że nie sieją ani nie żną, nie mają spiżarni, ani spichlerza, a jednak Bóg je żywi. Cóż za cudowne określenie, to Bóg je żywi. Jeżeli masz Boga za przyjaciela, to masz też Boga za żywiciela. O ileż cenniejsi jesteście wy niż ptaki. Jesteśmy cenniejsi więcej niż wróble, jesteśmy więcej cenni niż kruki. Pan Jezus tu mówi wyraźnie, że obecna moda na to, żeby zwierzęta zrównywać z ludźmi, jest błędna. Bo teraz jest taka moda, że się mówi, że to są nasi mniejsi bracia. Albo, że zwierzęta tak samo mają prawa jak ludzie. Czasami mają je porównywalne lub większe. Oczywiście Słowo Boże mówi, że mamy dbać o swoje bydło, bo tak jest napisane. Ale jednak zwierzęta są po to, aby je łapać, zabijać i zjadać. One są mniej cenne niż ludzie. I tutaj Pan Jezus to wyraźnie stwierdza. O ileż cenniejsi jesteście wy niż ptaki. I któż z was, martwiąc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? Ktoś z nas to umie? Dołożyć jeden łokieć? Nikt z nas nie umie do swojego wzrostu dołożyć łokcia. Są podobno takie techniki, że się wydłuża kończyny, cierpi się straszliwie w szpitalu. Ta technika jest wymyślona dla celów medycznych, gdy ktoś ma faktycznie jedną kończynę dłuższą, drugą krótszą i trzeba jedną wydłużyć, żeby tą postawę wyrównać. Ale niektórzy być może chcieliby wykorzystać ją do tego, żeby dodać do swojego wzrostu, ale nie łokieć. Łokieć to jest bardzo dużo. Nie potrafimy tego zrobić. I tutaj nawet nie o to chodzi. Jeśli nawet taka technika by się kiedyś rozwinęła, to tu chodzi o to, że nie mamy takiej władzy nad swoim życiem, aby wpływać istotnie na jego kształt co do ciała, a co dopiero inne rzeczy. Nie potrafimy wydłużyć swojego życia nawet o godzinę. Nie potrafimy zmienić koloru swojego włosa. Jeśli więc najmniejszej rzeczy nie możecie uczynić, czemu troszczycie się o inne?
Nie możemy tych rzeczy zrobić. Dlatego te wszystkie różnego rodzaju takie zabiegi, które są próbą pokonania tego, są nieistotne. Nie troszczmy się. Pan Jezus tu mówi wyraźnie. To jest najmniejsza rzecz, a nie umiemy jej zrobić. To czemu troszczycie się o inne? Nie umiemy tych rzeczy zrobić. Nie troszczmy się też o inne. I przykład o liliach. Lilie rosną, nie pracują, nie przędą. I Pan Jezus mówi, że nawet Salomon, chodzi o króla, który był materialnie najpotężniejszy finansowo w historii Izraela i był uważany za tak mądrego, że królowie zjeżdżali się z okolic i podziwiali jego mądrość. Mamy zapisaną w Słowie Bożym wizytę królowej Saby, która powiedziała po wizycie, że nawet połowy z tych rzeczy, które o nim opowiadano, nie opowiedziano jej, co w rzeczywistości on sobą reprezentuje. I ten wspaniały Salomon jest tutaj dany jako przykład, że on w całej chwale nie był tak ubrany jak jeden kawałek lilii, który skończy w piecu. I jeśli trawę, która dziś jest na polu, a jutro będzie wrzucona do pieca, Bóg tak ubiera, o ileż bardziej was, ludzie małej wiary. Przyjrzyjmy się swojej skórze. Bóg nas przeoblekł w skórę. Czyż to już jest cudowne, jak zostaliśmy wspaniale stworzeni. A to wszystko jest darem Bożym. I to Jego miejmy za przyjaciela jako nasz skarb. A wszystko inne będzie wam dodane. I właśnie tutaj Pan Jezus do tego zmierza. To jest właśnie antidotum na te trzy kwasy. Kwas faryzeuszy, kwas saduceuszy i kwas Heroda. Nie będą nam te kwasy potrzebne, żebyśmy się nimi karmili, jeżeli będziemy mieli właściwe zrozumienie, gdzie jest nasze królestwo, gdzie ma być nasze serce, kto jest naszym przyjacielem. Nie pytajcie więc, co będziecie jeść, lub co będziecie pić, ani nie martwcie się o to. Właśnie martwienie się o te rzeczy przywodzi człowieka w większość grzechów. To właśnie troszczenie się jest niewiarą Bogu i to troszczenie się przywodzi człowieka do przebijania się przez wiele boleści. Nie pytajcie więc, co będziecie jeść lub co będziecie pić, ani nie martwcie się o to. O to wszystko bowiem zabiegają narody świata, lecz Ojciec wasz wie, że tego potrzebujecie. Nasz przyjaciel wie, że tego potrzebujemy. I on ma możliwość dać każdemu bez oporów tyle, ile on uzna, że potrzebujemy. I on jest naszym przyjacielem, więc wie, ile potrzebujemy, żebyśmy byli zaspokojeni w tym zakresie, w którym on chce nas zaspokoić. Wszystko inne jest grzechem. Jeśli chcesz więcej niż Bóg ci przeznaczył lub chcesz co innego niż on ci przeznaczył, to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Nie bluźnierstwo jeszcze, ale grzech. Szukajcie raczej Królestwa Bożego, a to wszystko będzie wam dodane. Czyli widzimy jednoznacznie, że nasza Ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który te nasze znikome ciała przemieni w postać podobną do uwielbionego ciała swego. I weźmie nas do siebie i czekamy teraz na ten dzień, kiedy Pan Jezus Chrystus przyjdzie i zachwyci nas. Mówi o tym pierwszy list do Tesaloniczan, mówi o tym Ewangelia Jana, 14 rozdział od 1 do 6 wiersza, że przyjdę i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Pamiętajmy, jesteśmy tu na tym obcym terytorium ambasadorami Boga i jesteśmy zobowiązani do lojalności wobec naszego
państwa. Nasza ojczyzna jest w niebie. Nie jesteśmy częścią układu tu na ziemi. To 59. Cieszą się.